zabieszczaduj dzisiaj z nami. Niech pokłonią ci się połoniny, zabieszczaduj razem z aniołami, to swój kieruj do górnej wędliny. Zabieszczaduj znowu z nami, tutaj czas anielsko płynie. Każdy potok gada z aniołami po bieszczadzkiej wspomina krainie. Studnie tutaj zarosły wspomnieniem, sady tutaj pokrzywione dziko. W procesji sierpniowej schodzą zioła. Naszą wędrówkę na Tarnicę rozpoczynamy z Mucznę, która jest niewielką osadą leśną. Zostawiamy samochód na trawiastym parkingu obok kościoła i kierujemy się na szlak, po drodze mijając punkt pobierania opłat. Uskrzydlone bieszczadzką modlitwą. Początkowo szlak prowadzi stromą, błotnistą drogą otoczoną gęstym, bukowym lasem, a kijki trekkingowe i porządne buty okazują się być bardzo pomocne. Od czasu do czasu robimy krótkie przerwy na odpoczynek wśród powalonych, pokaźnych konarów drzew. Co pysznego wcinasz? Owsiankę jak zwykle. Pora moja na owsiankę. A Michasia, co je dobrego? Warpę z jagodami. Pyszna? Julek, nic nie je? Zaraz będzie jadł. Tuż po wyjściu z lasu wyłania się szeroka panorama Połonin poprzedzielana licznymi dolinami. Widok ten towarzyszyć nam będzie niemalże do samego końca naszej wycieczki. Jak tam, bardzo zmęczeni jesteście, mama? Nie, luzik. Luzik? Julek, luz? Michasia zmęczona dzisiaj, czy nie? Nie. Nie, pewnie, że nie. To najważniejsze, że jest siła. Anioły są takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach, gdy spotkasz takiego góra. Nie bez powodu trasa na Tarnicę przez Bukowe Berdo uważana jest za jeden z najpiękniejszych szlaków w Bieszczadach Zachodnich. Ty będzie w dobrym humorze, że skrzydła nosi w plecaku, nawet przy dobrej pogodzie. Ścieżka prowadzi skalistym grzebieniem górskim, z którego podziwiamy malownicze widoki, czasami przyciskając się przez gęste skupisko paproci, czasami zatrzymujemy się przy piaskowych skałach, odpoczywając i obserwując szerokie widoki Połoniny Carskiej. Zielone mają pojęcie, a nawet zielony kielonek. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły. Dużo was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie. Po osiągnięciu najwyższej kulminacji Bukowego Berda decydujemy się na kolejny odpoczynek, przygotowując się do ostatniego etapu wejścia na Tarnicę. Są całkiem samotne, zwłaszcza te w Bieszczadach. W kapliczkach zimą drzemią, choć może im nie wypada. Czasem taki... Zejście prowadzi po schodach wykonanych z drewnianych poprzeczek belek, których jest naprawdę mnóstwo. Im bliżej przełęczy Goprowskiej, tym robi się coraz bardziej tłoczno. Pielgrzymki na Tarnicę. Gęsiego, jak mrówki. Właśnie dochodzimy do przełęczy pod Tarnicą. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły. Po drodze natrafiamy na górskie źródełko, gdzie uzupełniamy zapasy wody. Tarnica, ale człowiek na człowieku. Mit o bezludnych Bieszczadach prysł. Wow. Jak krupówki, co? Szliśmy do siebie, ty i ja, a drogi nasze. Malownicze widoki Połoni wynagradzają nam panujący to tłum ludzi. Szczególnie pięknie prezentuje się Połonina Bukowska, jak również masyw Wielkiej Rawki. Wyszliśmy piękni dla siebie i tacy zadziwieni. Nasze serca gorące bić równo zaczęły, jakby same. Powiedz ser. Ser.
a przecież mogłem być. Na powrót decydujemy się wybrać szlak do miejscowości Wołosate, ponieważ jest to najkrótsze zejście, a niektórzy z uczestników odczuwają już trudy wycieczki. No 20 minut, bardzo zmęczona. Czym tak się wykończyłaś najbardziej? Że miało być 3 godzin wchodzenia, góra 3,5, a okazało się 5. I czym to było spowodowane, myślisz? Może tym, że były przerwy za długie? To jest naturalne. To musi być przerwy. Na żardełko. Ale nie zniechęciłaś się do góry? Nie, bo jest krótkie zejście. Tą samą drogą bym już nie wróciła za żadne skarby. Wychodząc z lasu trafiamy na olbrzymią łąkę, skąd kierujemy się na przystanek i korzystamy z turystycznego busa, który za bagatela 25 zł za osobę podwozi nas do Muczna. Zabieszczaduj dzisiaj z nami, niech pokłonią ci się połoni. Będąc w Mucznem, warto odwiedzić zagrodę pokazową żubrów. Zwierzęta mają tu stworzoną namiastkę warunków naturalnych, czyli las, łąkę, a przez środek przepływa nawet potok. Żubry podziwiać możemy w specjalnie przygotowanych, zadaszonych tarasach widokowych. Po mieszczackiej wspomina krainie. Trasę na Smerek rozpoczynamy z Wetliny, gdzie zostawiając samochód wchodzimy w szeroką łąkę, która z czasem przeobraża się w coraz to gęstszy las. Widzisz Michała Sialiska? Poczekaj, poczekaj, spokojnie. Nie, to lisek. Anioły są takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach, gdy spotkasz takiego w górach. Wiele z nim nie pogadasz, najwyżej na ucho ci powie, ty będzie w dobrym humorze. Szlak prowadzi nas drewnianym podestem i od samego początku pnie się dosyć mocno w górę. Pierwsza połowa szlaku nie jest może zbyt atrakcyjna, gdyż droga prowadzi cały czas przez las i z tego powodu nie ma żadnych widoków, choć wędrówka wśród bukowych drzew jest bardzo przyjemna. Łatwo w trawie się kryją i w opuszczonych sadach. Zielone grają ukradkiem, nawet karty mają zielone. Zielone mają pojęcie, a nawet zielony kielonek. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły. Dużo was radości i dobrej pogody. Dochodzimy do miejsca, gdzie kończy się las, a naszym oczom ukazują się piękne połoniny. Gdy skrzydłem cię dotkną, już jesteś ich bratem. Anioły są całkiem samotne. Okay, jesteśmy około 15 minut od Smerka. Właśnie przeszliśmy przełęcz. Z drugą strony jest połonina wetlińska. Tam będziemy się wybierać jutro. Warto pamiętać, aby w tym miejscu wyłączyć telefon, ponieważ mimo że miejsce to znajduje się kilkadziesiąt kilometrów od granicy, łapiemy sieć ukraińskiego operatora. Kierując się przez przełęcz Orłowicza, widzimy już cel naszej wycieczki. Tutaj też zmagamy się z silniejszymi podmuchami wiatru. Trochę wieje, więc musiałem ubrać kurtkę, ale nie pada i to jest najważniejsze. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły. Dużo was radości i dobrej pogody. Bieszczadzkie anioły, anioły bieszczadzkie. Na Smerku znajduje się metalowy krzyż, który został fundowany na stulecie niepodległości Polski. Wokół podziwiać możemy szerokie panoramy na Bieszczady i góry sanocko-turczańskie. Nas też czasami nosi po ich anielskich śladach. One nam przyzwalają i skrzydłem wskazują drogę. I wtedy w nas się zapala wieczny bieszczadzki ogień. Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły. Dużo was radości i dobrej pogody.